Witamy z Tolkmicka. W filmie zobaczysz zabytki tego miasta, port, plażę i różne inne ciekawostki w tym mieście. Zapraszamy do obejrzenia tego filmu. Najdawniejsze ślady osadnictwa w okolicach miasta sięgają epoki żelaza, czyli około 650 do 400 lat przed naszą erą. Z tego okresu pochodzą ślady pobytu ludności kultury łużyckiej oraz cztery grodziska znajdujące się na terenie gminy. W najbliższej okolicy miasta istniał wczesnośredniowieczny gród Prusów, którego pozostałości zachowały się w postaci wałów Tolkmita. Dzisiejszy spacer rozpoczynamy od skrzyżowań ulic Sportowej i Królewieckiej z ulicą Świętojańską. Idziemy ulicą Świętojańską w głąb miasta. Do XIII wieku tereny położone nad Zalewem Wiślanym zamieszkiwały plemiona pruskie Pogezen i Warmów. W 1210 roku Lanzanię, czyli rejon dzisiejszego Tolkmicka, zajął król duński Waldemar II. W 1215 roku Lanzania i Pogezania decyzją wodza Prusów Waporta przyjęła chrzest. W następnym roku papież Innocenty III zatwierdził ten chrzest. W tym samym czasie Lanzanią próbowali bezskutecznie zająć krzyżacy. Tymczasem doszliśmy do rynku w Tolkmicku. W ostatnich latach rynek przeszedł rewitalizację. Odnowiono nawierzchnię, ławeczki, fontannę oraz wiatę. Z drugiej strony ulicy Świętojańskiej jest kościół świętego Jakuba Apostoła. Obecna murowana, trójnawowa, gotycka świątynia została wzniesiona na miejscu drewnianej w drugiej połowie XIV wieku, a poświęcona została w dniu 28 października 1376 roku przez biskupa warmińskiego Henryka III Sorboma. Pierwotne wyposażenie świątyni nie zachowało się, ponieważ kościół został trzykrotnie zniszczony przez wielkie pożary w 1550 roku, w 1636 roku i 1767 roku. Po wszystkich pożarach świątynia została odbudowana. Zobaczmy jej obecny wygląd wewnątrz. Po przejściu na tyły kościoła idziemy ulicą Szkolną aż do ulicy Basztowej. Ulica Basztowa jest to zaniedbana ulica dojazdowa do pobliskich nieruchomości. Jednak na jej końcu znajduje się istotny zabytek, jakim jest Baszta. Jest ona pozostałością po dawnych fortyfikacjach Tolkmicka, na które składały się gotyckie mury obronne i kilka baszt. Ta jedna ocalała baszta najprawdopodobniej była w przeszłości wielokrotnie przebudowywana. Baszta jest położona na prywatnej posesji i nie jest dostępna do zwiedzania. Baszta ma dwie kondygnacje i jest zwieńczona namiotowym dachem. Wracając się ulicą Basztową, naszą uwagę zwrócił na siebie okazały, ceglany budynek. Jest to budynek z początku XX wieku. Kiedyś istniała w nim szkoła podstawowa numer 1, później gimnazjum, a obecnie zespół obsługi szkół. Wracamy się z powrotem w pobliże kościoła, którego przed chwilą oglądaliśmy, i ulicą Krętą idziemy do kościoła polsko-katolickiego,
Matki Bożej Anielskiej. Budynek ten wybudowano w 1887 roku i był zborem ewangelickim. Bezpośrednio do niego przylega budynek mieszkalny. Skręcamy w ulicę Zawiszy i następnie kontynuujemy spacer ulicą Świętojańską. Po chwili dochodzimy do nieczynnego obecnie przystanku kolejowego Tolkmicko. Linią kolejową, przy której stoi ten przystanek, rozpoczęto budować w 1897 roku i nazywała się ona Koleją Nadzalewową. Miała ona łączyć Elbląg z Królewcem. Ostatni pociąg pasażerski zatrzymał się na tej stacji 7 lipca 2013 roku. Obecnie można się tu przejechać drezyną. Przechodzimy przez tory kolejowe i wchodzimy do portu. Jest to największy port nad Zalewem Wiślanym. Został otworzony w drugiej połowie XIX wieku w latach 1862-1883, ale ostateczny kształt uzyskał dopiero po wojnie. Jego przebudowę i modernizację zakończono w 2013 roku. Stanowi nie tylko schronienie dla kutrów rybackich, ale jest też dogodną przystanią dla statków żeglugi pasażerskiej oraz jachtowej. W latach 2011-2013 przeprowadzono gruntowny remont nabrzeży, a także wybudowano przystań żeglarską z infrastrukturą. Jachty mogą sumować do pływających pomostów przy nabrzeżu południowym. Przy nabrzeżu zachodnim znajduje się budynek z toaletami i prysznicami. Są też przyłącza prądu i możliwość nabrania wody. Przeszłość miasta Tolkmicko sięga najodleglejszych czasów, o czym już wspomniałem na początku tego filmu. I jak można było zauważyć, była bardzo burzliwa. W późniejszych latach też się dużo działo. Po drugim powstaniu pruskim w 1273 roku zakon krzyżacki podbił te tereny. W latach 1296-1300 na wzgórzu, gdzie dawniej istniała pruska osada handlowa, krzyżacy zbudowali obronny dwór, obok którego założyli miasto lokowane na prawie chełmińskim. 21 marca 1351 roku wielki mistrz krzyżacki odnowił przywilej miejski. 3 kwietnia 1440 roku Tolkmicko przystąpiło do Związku Pruskiego. 14 lat później burmistrz miasta złożył przysięgę wierności królowi polskiemu, a mieszczanie zburzyli znajdujący się w mieście zamek krzyżacki. Po zakończeniu wojny trzynastoletniej w 1466 roku Tolkmicko znalazło się w granicach I Rzeczpospolitej i stanowiło część Prus Królewskich w województwie malborskim aż do 1772 roku. W tym okresie miasto miało status miasta powiatowego. Podczas wojny polsko-szwedzkiej w dniach 11-12 czerwca 1626 roku w Tolkmicku zatrzymał się król szwedzki Gustaw II Adolf. W XVII wieku nawiedziły miasto dwa wielkie pożary, które strawiły jego zabudowania w 1634 roku i 1694 roku. W roku 1710 z powodu epidemii dżumy zmarła połowa mieszkańców Tolkmicka. Kolejny wielki pożar wybuchł 29 lipca 1767 roku. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku miasto znalazło się w granicach Królestwa Prus. W latach 1925-1928 miasto wyposażono w sieć kanalizacji burzowej. 26 stycznia 1945 roku miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną. Po II wojnie światowej miasto nie odzyskało dawnej świetności. W czasach PRL-u powstały w Tolkmicku dwa wielkie zakłady przetwórstwa spożywczego.
W 1946 roku utworzono Bosmanat Portu. Kolejne inwestycje to budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, a także budowa szkoły, ośrodka kultury i innych obiektów użytku publicznego. Widzimy niewielką plażę w Tolkmicku, która usytuowana jest po wschodniej stronie portu. Idziemy posiedzieć na niej. Tutejsza plaża nie może co prawda równać się z tymi nad pełnym morzem, ma jednak pewne swoje zalety. Nie ma tutaj wielotysięcznych tłumów, co właśnie widać na filmie, który zrobiliśmy na początku lipca. Nie ma dużych fal, co jest szczególnie interesujące dla osób z małymi dziećmi. Jest za to sympatyczna atmosfera, sąsiedztwo placówki gastronomicznej i inne atrakcje. W pewnym momencie, siedząc pod drzewem, usłyszeliśmy za sobą dziwny dźwięk. Okazało się, że jest to rój pszczół, który wylądował akurat na tym drzewie, pod którym siedzieliśmy. Nie spodobało nam się towarzystwo tych owadów i postanowiliśmy odwiedzić jednak jeszcze jedno miejsce, które na początku ominęliśmy. Tym miejscem jest wieża widokowa, która umieszczona jest tuż za Tolkmickiem. Aby do niej dojść, idziemy z powrotem ulicą Świętojańską do skrzyżowania z ulicami Królewiecką i Sportową. Następnie niedaleko, na ulicy Królewieckiej, w miejscu, które właśnie widzimy na filmie, skręcamy w widoczną na filmie drogę. Ciekawe strachy na ptaki tu latają. Idziemy dalej, na czuja drogą polną w kierunku wieży. Jeśli wybraliśmy dobrą drogę, to w pewnym momencie zobaczymy taki brukowany chodnik odbijający z nieutwardzonej drogi polnej. Dochodzimy nim do wieży widokowej. Rozciąga się z niej wspaniały widok na całe Tolkmicko, Zalew Wiślany i z jego drugiej strony Mierzeję Wiślaną. Warto było przyjść na tę wieżę, zobaczyć taki widok.